Ja mam tu wejść? Patriotik! Live! Podróżny z daleka, siwy, a nie stary. Niepokonany, lecz naznaczony bliznami. Utracił, a teraz poszukuje. Jak mam się do ciebie zwracać, dobra kobieto? Jestem Waska, starsza wioski. Geralt, Wiedźmin, miło mi. Czym się zajmują mieszkańcy osady? My, ludzie prości. Jedyne, co potrafimy, to wydobywać glinę i wypalać cegły. Jesteście ceglarzami? Nie widzę, żeby ktoś pracował. Po karty z nią gadam? Tak. Czasy dla chcę nas jej kartę, babki. Ale powiedz, dwuzębnej. Czym zajmują się wiedźmini? Rozwiązujemy problemy. Chcesz o coś zapytać, białowłosy? O kurde. Bywaj. Babka. Gramy w kości. Chcę. No ale jakie ty pieniądze, dychę rzucasz. Ja pierdzielę, w dupę. Mogę zremisować, Max. No i rems. Działa? Teraz? Ty, co jest? Co ty, babka oszukiwała mnie, zaltamowane? Chcę. Dobra, babka o coraz większe kwoty gra dzięki temu, że nas wydymała. Nie najlepiej, ale... Ja pierdzielę, jaka sraka, Boże. Ty, babka nas tak ładuje w dupę. Jakieś nieporozumienie się tworzy.
I tam zagram w Kingdom Rush'a. O kurde, po co ja ładuję? Jak to przecież... Ja pierdziel. Piątka jest? Proszę, nie wyrzuć nic. Nice. Dobry ten, dobry ranik. A, dobra. Wszystko odrobiliśmy. Babka jakieś śmieci ma na sel. Chcę. Był tu wcześniej inny wiedźmin, Berengar? Oby. O różne rzeczy pytał. Dobranoc. O te nuty, alchemię i koło wieży maga się kręcił. Pewnie go ten alchemik Kalkstein tu wysłał. Potem znaleźliśmy jego sprzęty w dole z gliną, całe zakrwawione. Nic więcej nie wiemy. O, dziękuję bardzo. Białowłosy. Tam były ślady walki i to nie z potworami. To ludzie go dopadli. Źli ludzie z suchych krain, ogniste jaszczurki. Nie daj się dopaść, bo będę cię potrzebować żywego. Babka. Co? Może porozmawiamy. Alchemik z Wyzimy, Kalkstein. Twierdzi, że wiesz coś o magu zwierzy i strażniku. Dawno, dawno temu na bagnach mieszkał potężny czarownik. Szukał odosobnienia. Babka daje kartę? A za jednego towarzysza miał ucznia. Oby dała. Do czasu, kiedy w jego życiu pojawiła się kobieta. Zaczyna się jak bajka. Ale kończy się inaczej, bo to zła kobieta była. Mag na własne nieszczęście zakochał się. Spełniał każde jej życzenie, ale ona wykorzystywała potęgę czarodzieja. Kim była? To nieważne. Słucham. Mów dalej. Ślepa miłość doprowadziła czarownika do upadku. Wywołał siły, nad którymi nie potrafił zapanować. Zginął. A wieża zamieniła się w ruinę. Świetna historia, ale chciałem posłuchać o strażniku. Kochanka maga była obdarzona mocą. Potrafiła wieszczyć i czarownik wykonał dla niej talię niezwykłych kart Tarota. Kierując się wskazówkami kobiety, na każdej karcie zilustrował wydarzenie z przeszłości. I? Siedziby maga strzegły golemy, pracujące bez zmęczenia kolosy z gliny. Niektóre oszczędzone przez czas... Można zobaczyć na cmentarzysku, gdzie pozbawione ożywiającej siły i spłukiwane Witam przez deszcze trwają w bezruchu. Siema, jeden siema. Z nich jest strażnikiem? Tak. Najpotężniejszy z golemów był odźwiernym i strażnikiem czarodzieja. Jedna z kart Tarota, wieża, pokazuje sposób, w jaki zostanie obudzony. Wtedy wieża otworzy się na nowo. Mam tę kartę. Weź ją. Mnie nie jest już potrzebna. Co tam, Black Blue? Czekaj. Gdzie ta karta? Gdzie ta karta? Na karcie przyznają płonącą wieżę, która została rażona piorunem? No co piorunem, ty w dupę? Co ty pieprzysz? Bitomanie, no. Chcesz? Dlaczego ludzie nie pracują? Macie jakieś kłopoty z potworami? Utrafiliście w samo sedno. W dołach, w których wydobywamy glinę, zalęgły się stworzenia mordujące robotników. A, okej, Black Blue. Jak wyglądają te potwory? Klasik. Jakby utonęli, a potem zmartwychwstali. To prawdopodobnie utopce. Mogę zająć się tym problemem. Co jutro jest za dzień tygodnia? Jesteśmy biednymi ludźmi, białowłosy. Nie mogę zapłacić więcej niż 50 orenów.
Wystarczy. Gdzie mam iść? Idź w kierunku przystani. Na rozwidleniu wybierz drugą drogę. Tam znajdziesz doły z gliną i naszych prześladowców. No kurde. Babka, no. Ale dała mi ten. Chcesz? Ale ona mi nie dała kamienia. Wybieramy z ziemi glinę. Formujemy ją w cegły. Potem wypalamy w piecu i sprzedajemy w zimie. To zyskowne zajęcie? Niezbyt zyskowne, białowłosy. Klepiemy biedę, bo chociaż miasto się rozwija i wciąż potrzebuje budulca, i topca. Przewoźnicy i bogaci kupcy odbierają kamień na brodzie ma? Rozumiem. Nie chcielibyście się przenieść? Wynieść się? O nie, nigdy. My znamy się tylko na wyrabianiu cegieł. To wasza sprawa. Chcesz o coś zapytać? W sumie to jest dziwne, że w takiej grze ona nie jest aż taka stara. Tupę 10 modeli postaci. Ja pamiętam, że oni gadali, że ta edycja rozszerzona ma to zmienić. Gram w to dosłownie wszyscy wyglądają tak samo poza kilkoma unikotowymi tymi. To jest dziwne akurat. To co ta edycja rozszerzona dawała? Nic? Dobranoc, Quinto. Jutro się widzimy. No ja jutro będę, tak. Jutro będę normalnie. I cały dzień napieprzania wieśka dalej. Czy gadała, żeby tą trasę wybrać, czy tamtą? No jeszcze pół godzinki posiedzimy, to się chwilę na bagnie posiedzi. Coś porobi. Mały chłopiec, mam go ten? Te rozmiękłe dziury w ziemi to chyba doły z gliną. Ale to są pety. Nie bawię się tak. Jeszcze są. Chodźcie tu, o dobrze. Jak on to przeżył? Do babki. Ty chyba rzeczywiście biegasz szybciej, no. Na tym grupowym, albo ja mam jakieś złudzenie optyczne na głowie. Babka, wstawaj, zlecenie zrobione. Chcesz od... Pozbyłem się utopców. Okazałeś nam miłosierdzie, a ja cię oszukałam. Nie mamy pieniędzy. Nie możesz pozostać bez zapłaty. Weź ten amulet. To Kezat, symbol miłosierdzia. Zdychaj, babko. Bądź błogosławiony. Teraz możemy przygotować się na przyjście panów. Kim są panowie? Wodni panowie są potężni. Oddajemy im cześć. W zamian otrzymujemy łaskę tych, którzy pochodzą z przedwiecznej głębiny. Ciekawe. Co ty, jedyne, babka, co przychodzi mi do głowy, to ryboludzie.
Wodianoi. Jak śmiesz używać języka bluźniarców w stosunku do wodnych panów? To określenie jest obraźliwe. Co ty w dupę gadasz? Trzy. Dobra, dokończył tego questa dzisiaj. To byłoby fajnie. Daleko. Babka coś jeszcze tam miała do powiedzenia? Wodni. Pogadajmy o... Musisz nam pomóc. Zaginęło jedno z dzieci. Chłopak plątał się wszystkim pod nogami. Za tobą też łaził, ale zawsze wracał. Może pożarły go wodne stwory? Nie bluźnij! Na pewno porwali go druidzi. Oni zamieniają dzieci w driady. No dobrze, rozejrzę się za malcem. Kaci? Kaci? Dobra, malca to tam. Na razie chcę kamienie. Malec nie przepadnie. I przy okazji chcę zdobyć... Ta, biega szybciej. Przy okazji chcę tak, Algula zabić. Coś tam jeszcze miałem w planach. Wilki i tak dalej. Parę potworów jest do zabicia. Wygląda jak wejście do jakiejś groty lub jaskini. O kurde, co? Dobra, to na pewno jaskółeczka przed tym, może nawet kot. Druidem w pokera się będzie dało. Na razie to chcę wykonać tego questa. O, wilk, dobrze. Czekaj, wilka to chyba mieczem stalowym. W sumie mogę przetestować, czym go bije więcej, ale no nie ma bata ze srebrem. Czekajcie, tu był ten quest, tak? Czy ja... Nie, dobrze. Robimy tego z kamieniami. Wilk? Czekajcie, ile go bijemy? A więc tak, silny. 19. Ta, 9. Więc tutaj stalka wchodzi. Nie no, kota trzeba wypić, w dupę nic nie widzę. O kurde, ty! Nie, szybko. Gin, demonia. Igni? Muszę zobaczyć, ile bije w tego wilk.
Sarkofag Varena. Co to w dupę jest? To będzie więcej warte. O, jest! Dobra, ale jeszcze poeksplorujmy to. Dzięki Marcin za 8 lat. Witam. Co to jest? Nie dowiemy się. Chyba nam wyskoczy, jak wykonamy zlecenie na wilki, nie? Napis, że już wystarczająco skórek. Oho! Quen. Bariera ochronna, która ochroni cię przed obrażeniami. Ty, to się wydaje giga OP. Pytanie, ile on oddaje. Pytanie, ile on daje. Ale wydaje się giga OP. A, jednego hita. Jak się da ulepszyć, to wezmę, ale jak ten, no to... No to jednak igni wolę. Zobaczmy, co by dał Quen. Ha, to absorbuje ileś obrażeń, a nie hitów. Tu będzie więcej. Atakując przeciwnik traci 5% HP. O kurde. Dobra, nie jest to złe, ale chyba wolę Wigni jednak lecieć. Na Igni mam i hita wilka, to chyba szybciej będzie. Dobra, wykonany wilczek. Ale poeksplorujmy dalej tam. A, tu nic nie ma. Co to jest? Coś się drze, ale nic tu nie mam. To po co to jest? Korytarz. No i Igni mi się lepsze wydaje, bo szybciej czyści. To jednak gra, która nie wymaga jakiegoś skilla, tylko raczej full na DPS-ie polega. No chyba, że rzeczywiście jest jakiś porypany boss, co zablokowanie hita coś da. Co wejście do wieży? Zaktywuję. Jakie wejście do wieży? Nie, to mi jeszcze tego. Widzowie będą ostrzegać w razie W pewnie. Co tu za dźwięki? Czy to wilk po prostu? Tu jeszcze może pójść. I chyba tyle, nie? Zebrałbym jeszcze dwa te kamienie i...
coś może jeszcze na tym bagnie wykonał. Jak starczy czasu, ale nie starczy, bo już jest w dupę druga. No nic, no. Chociaż jeden kamień, albo no, może się uda dwa. Wyjdźmy stąd. Fajnie, mamy nowy znak. Kurde, ale dobrze świat jest zrobiony w tym Wiedźminie. Każdy quest się prowadzi do rzeczy, które tak fajnie rozwijają postać. Znaczy każdy, no te niektóre, nie? Warto robić questy. Nie wiem, czy to jest główny, co my robimy. Chyba nie. Ten, co robimy teraz, to nie jest główny, nie? Kurde, co? No giga zlatuje czas grając w tą grę. Kurde. Chodź tu, śmieciu. A, z nich był jeszcze quest, z tych roślinek. Ostatni. Znaczy i Algul jeden, ale go nie mogę znaleźć. Trafimy na niego, jak nie to się wróci. Cmentarz, jeżeli będę mógł wejść w ogóle. Skończyła się jaskółka już, jak zwykle. Topielca to olać. Git. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Kurde, kolejny. Jesteśmy obok. Tu byliśmy. Ty ten golem? Aha. No tak, z niego pewnie to dropi, tylko ja go nie wiem, jak go obudzić. Dostałem tą kartę niby. Co, ja mogę teraz to kliknąć? Żeby go obudzić, jak mam tą kartę? Zapiszmy i spróbujmy. No tu chyba trzeba kolejność odpowiednią, albo serio jakiś item na niego. Już mi się skończył ten. Jaskółka. Jak to możliwe? No to nie zrobimy tego. Skoro jest to teraz, więc zróbmy innego questa na koniec. A ja muszę z nim pogadać o tej karcie. On mi powie pewnie szyf.
To zróbmy te kat, zadanie z katem. Druidów mam zapytać. O, to ciekawe. A, oni są obok, to pójdziemy do nich. Problem jest taki, że nie ma Algula nigdzie. Ale tylko jeden brakuje. Jest druid. I wilk. Drzewo, dziwne symbole, oswojone bestie, a nawet dryada. Widać, zawitałem do gaju druidów. O kurde, fajnie. Druidzi, dawać dzieci. Oddać dzieci. O kurde, fiwerno. Ten ją karmi chlebem. Wilczki śpią. O! Irden. No bo Irden, nie wiem. Dobra, Louis Tim, co to jest? Aha. Nie wiem, czy to dobre, czy nie. Przetestujemy. Nie jestem istotą nocy. Przyjdź rano. Dobranoc, Wiedźminie. Co to jest? Takie łapy. To jest chłop chyba. A no. Witaj w gaju druidów, wędrowcze. Witaj. Spokój i harmonia tego miejsca pozwalają mi oczyścić umysł. Przychodzę tutaj zawsze, gdy muszę zebrać myśli. Tu nawet wiedźmin jest mile widziany. Jeszcze słowo o akceptacji mojej odmienności i odnalezieniu domu, którego nigdy nie miałem, a popłaczę się rzewnymi łzami. Nie bądź cyniczny, człowieku. Ujawniasz tylko swoje kompleksy. Zawsze chciałem spotkać elfiego psychoanalityka. Spędziłem wśród was dziesiątki lat i znam ludzi na wylot. Jesteście równie skomplikowani jak konstrukcja cepa. Dziesiątki lat? Jeśli tak długo obcowałeś z ludźmi, upodobniłeś się do nich bardziej niż byś chciał. I kto to mówi? Specjalista od potworów. Widzę, że trudno cię przegadać. Jestem Geralt. Jestem Jejwin. Porozmawiajmy chwilę. Tak. Jejwin. Rozglądam się za wiedźmińskimi zleceniami. Miałbym do ciebie prośbę. Chodzi o list, który musi dotrzeć do Wyzimy. Niestety nie jestem tam mile widziany. Jako wiedźmin powinieneś poradzić sobie z potworami po drodze i uniknąć problemów ze strażą. Komu trzeba przekazać list? Gdybyś zechciał go dostarczyć do krasnoluda Vivaldiego i odebrać odpowiedź, byłbym zobowiązany. I tak wybieram się do Wyzimy. Zrobię to dla ciebie. Dziękuję. To nie koniec rozmowy i win. Tak? Opowiedz mi o elfach. Módlmy się wśród drzew. Za zdeptany wrzos. Za przelaną krew. Za zburzony los. Zgrabnie i celnie, bywaj. Nie rozumiem. I za śmierć od miecza, i od byle rdzy, i za cudzy ból, i za własne łzy. Opowiedz mi o... Zgrabnie i celnie. Bywaj. Cały go zabijam. Dobranoc, Wiedźminie. No nie dobranoc. U was się nawet nie da rozpalić ognia. Słucham cię, biały wilku. Co jest w dupa? Gwynblade. Gwynblade? Co to znaczy? Biały wilk. Znasz mnie? To nigdy cię nie spotkałam, jest, ma taki ale słyszałam o tobie. Tylko nie ma na Wiedźminach. Nie, ja sam.
Straciłem pamięć i nie znam swojej przeszłości. Może to lepiej. Są osoby i wydarzenia, o których lepiej nie pamiętać. Niemniej jednak współczuję ci. Możesz mi jakoś pomóc? Ja? Skądże? Nie znam się na leczeniu. Może moje siostry z Brokilonu mogłyby ci pomóc, ale Brokilon leży daleko stąd. Opowiedz mi o Brokilonie. Brokilon to niedostępna dla człowieka puszcza. Ojczyzna Driad. Królowie ościennych krain pragną zagarnąć las dla siebie. Dlatego na granicach wciąż trwają walki między ludźmi i driadami. Kto wygrywa w tej wojnie? Nasze łuczniczki są niezrównane, ale pomyśl chwilę, Wiedźminie, i sam sobie odpowiedz na swoje pytanie. Myślisz, że długo możemy się opierać brutalnej i bezmyślnej sile, która uczyniła z ludzi władców świata? Dlaczego nie dogadacie się jakoś z ludźmi? Bo z wami nie można się dogadać. Każde ustępstwo traktujecie jako przejaw słabości, a każdy akt dobrej woli uważacie za podstęp. Nigdy nie zaakceptujecie naszej inności. Nigdy. Więc zgadzasz się z elfami i krasnoludami, które walczą o swoją niepodległość? Z tymi dużymi dzieciakami? Oni już dawno zgubili sens walki. Pozostała im tylko żądza krwi i odwetu oraz pogarda dla ludzi. Aha. Nie widzą, że przez to sami stają się jak ludzie. My tylko bronimy domu Gwynblade. Nie próbujemy zepchnąć ludzi do morza. Opowiedz mi o driadach. Naszym domem jest Brokilon, naszą panią Ejtmę. Żyjemy w zgodzie z lasem. Nikt nie potrafi poruszać się w gęstwinie lepiej niż my. Nikt też nie zna tak wielu leśnych sekretów. Jesteście szczęśliwe? Pod tym względem nie różnimy się od ludzi. Mamy swoje radości i smutki, chociaż nadchodzi nasz zmierzch. Wojna z ludźmi trwa, jest nas coraz mniej. A zabijamy wiwarnę? Kurczą. Opowiedz mi o Brokilonie. Brokilon to niedostępna dla człowieka puszcza. Ojczyzna Driad. Królowie ościennych krain pragną zagarnąć las dla siebie. Dlatego na granicach wciąż trwają walki między ludźmi i driadami. Kto wygrywa w tej wojnie? Nasze łuczniczki są niezrównane, ale pomyśl chwilę. No nic, no to tyle. To smutne. Dobra, później pogadamy. Ja tu przyszedłem po dziecko. A dziecko to już chyba wykorzystane przez dziadów druidów. No nie mam gdzie tu iść spać. Nie jestem istotą nocy. Przyjdź rano. To czemu nie śpisz, stary dziadu? Pieprzony stary dziadyga. No i nie ma tych. One będą na cmentarzu chyba jakimś. Nie widzę żadnego. Chyba, że tam byłby gdzieś cmentarz. Tu jest ognisko. Jeden brakuje bruda z widzowie. Zgarnijmy wszystkie te wilki. Slurujmy w dupę. Czcionka z Metina i gameplay też. Zapraszam. I teraz. I teraz. No tak. Chyba najlepszy sposób, jak są pet mopki. Lur. Co to w dupę jest za dźwięk? Czy to jakiś mob wydaje? Czy... O kurde! Ej, my mamy książkę o nich. Test? Chyba, że się utopię zara. Co to? A! O ja... Oj... Nie wyjdzie, jeszcze mnie zatruli. Nawet jaskółki nie ma.
Nawet jaskółki nie wypiłem. Nie, nie, nie. Nie idę tam. Problem jest taki, że ten... Ja nie wiem, gdzie grob znaleźć. Chciałbym jednego tego ghoula zabić. Chyba grę wypieprz. O nie. Karta tam jest. A to kiedyś się zdobędzie. Dobra. Starczy. Chociaż czekajcie, ognisko tu. Tu chyba łatwiej będzie tak. Pójdźmy do rana pospać. Zabierzmy to dziecko. Bo że druidzi się będą szarpać, to ich zabiję i wtedy zabiorę. Trzeba będzie poszukać tego Algula jednego. To już jutro poszukamy. Teraz dokończę jeszcze tylko tego kościka. Już jak przedłużam. To było tam, nie? W dzień się respią te roślinki, bo na nie też jest zlecenie. Dobra, starszy druid, ty pewnie będziesz chciał gadać, co? Parchu? Słucham cię, wędrowcze. Sielnik. Sześćset? Co ty w dupę, stary dziadu, na co ty to wydasz? Pieprzony w dupę żydgę. Słuch, czy to nie wiwerny w rzeczy samej? To niesamowite. Mogę spytać, jak udało się je ujarzmić? Oswoić, wiedźminie, oswoić. Ciężką pracą oczywiście. Z każdym zwierzęciem można się dogadać. Gwarantuję ci, że nie są naćpane i nie mają podciętych skrzydeł. Zresztą sam zobacz. Nie było wypadków? Poza jednym idiotą, który próbował umyć wiwernie zęby, nie mieliśmy żadnych problemów. Pojmuję. Chcesz spytać o coś jeszcze? No dziecko gdzie jest? Bywaj. No i luj, kogo innego trzeba pytać. Tego może zagadamy. Słucham. Szukam zaginionego chłopca z wioski cyglarzy. Nie widzieliśmy żadnego malca w okolicy. Cyglarze twierdzą, że porywacie dzieci i zmieniacie w driady. Czyś ty zgłupiał? Przyjmujemy tylko dorosłych. Mało kto wytrzymuje nasz styl życia. Dlatego Hierofant wyruszył szukać nowych kandydatów. Z dzieciakami są same kłopoty. A co do driady, to sam ją spytaj. Bywaj. Ona będzie wyjść. Czego ty się modlisz? Do steru? Dziadu stary, obłąkany. Podpalę zaraz wasz las. O, wasz las. Wiwerny dadzą expa. Gdzie ona stała? Tu wtedy, ale jej nie widzę. Gwynblade. Gwynblade. Szukam chłopca z wioski ceglarzy. Mieszkańcy osady twierdzą, że został porwany przez druidów, którzy chcieli go zamienić w driadę. Driady to tylko dziewczynki. Nie ma wśród nas chłopców ani mężczyzn. Wiem, że to głupie, ale upewnić się chciałem. Chętnie pokazałabym ci, skąd biorą się małe driady, ale... Tak? Chcę być wierna tradycji wyniesionej z Brokilonu. My, driady, bierzemy sobie mężczyzn tylko po to, żeby mieć z nimi dzieci. I nie wybieramy byle kogo.
tylko silnych i sprawnych osobników. Chcemy mieć pewność, że dziewczynki odziedziczą korzystne cechy ojca. Jestem wiedźminem. Czego jak czego, ale braku sprawności fizycznej nie można mi zarzucić. Wierzę, ale w dawnych czasach mężczyzna musiał udowodnić, że jest dobrym myśliwym. Przynieś mi skórę wilka. I to tyle? Ja pierdolę. Sprostałeś zadaniu i udowodniłeś, że jesteś zdolnym myśliwym. Chyba bardzo chciała się przekonać, dać. Słucham? Wiedźmini są bezpłodni, a my, dryady, nie uznajemy seksu bez prokreacji. Rozgniewałaś mnie, bywaj. Nawet seks bez prokreacji może być korzystny. W jaki sposób? Wytłumacz. O kurde. Co może? Spulchnić glebę? Dobra. Seks rozładowuje napięcie. Sprawia, że ciało i umysł lepiej funkcjonują, a więc są sprawniejsze. Chyba masz rację. My, dryady, musimy być czujne i sprawne, żeby bronić brokilonu naszego domu. Poza tym moje ciało jest dziełem natury i domaga się miłości. Chcesz iść ze mną? Tak, zostań na ten dzień moim mężczyzną. Dobra, easy, w dupę. Aha, na karcie mniej pokazuje niż IRL, okej. Niezły skam. Dobra, ty, ale ja przyszedłem o dzieci pytać. Wiesz już, skąd się biorą małe dryady? Ja pytałem, więc zapomniałem. Wiem, wiem. Kradniecie, porywacie dzieci, jak ci obłąkane stare dziady. Wyróżne ich zaraz mieczem. Mogę wyjąć miecz? Wszystkie karty mamy z aktu drugiego. No i to mi się podoba. Cel podstawowy spełniony. Teraz można zacząć robić fabułę. Dobra, lurujemy. Lurowanko jest. Lurowanko giga oddaję. Idziesz tu. I tak mi zadał z cum. Ja pierdzielę, za dużo ich to jest. Nie zadał. Nie ma co na nich finisherów. Ty, dużo ekspa leci z tych gumien? Lurujmy parę. Będę grał dwójkę i trójkę. Tak, tak.
Plan jest przejść każdą część. Rukaszu, no i git. Wspiera. Dobra, idę do starej babki powiedzieć, że zjadła dziecko. I ściemnia. Niedawno świętowaliśmy narodziny twoje. A, no tak, oni się do ludzi morza modlą. Wodni panowie są blisko. Regal, no i git. Zarobista ta jedynka jest to. Ja też nie mogę się oderwać. Druidzi nie porwali waszego malca, ale nie dobra, wiem, co pogadamy się z nią i kończymy. Jak znajdę chłopaka, dopilnuję, żeby dotarł do domu. Otaczają nas wrogowie. Chłopiec przepadł i niech to wszystkim będzie przestrogą. Musimy być czujni i gotowi. Gotowi na co? Wodni panowie są blisko. Babka. Bywaj. Dobra, widzowie. Babka się chyba zakrztusiła. Zostawmy to w ten sposób. Na dziś. Ty. O. Na znaki wiedźmińskie mamy item. Dobrze, Rukaszu, dobrze. Co to za posążek? Jakiegoś potwora, do którego nie się modlą. Nie ma nic do roboty. Zobacz. Babka odprawia jakieś było? Modły. Ciekawe, jak będzie wiedźmić teren, no. Zobaczymy, ale to jeszcze parę lat, tak? Coś tam mówili. Będzie przed remake'iem, czy po? Tak, PC, masz rację, dodam za chwilę. Dobrze, że przypominasz, bo ja już zapomniałem. A przed, a remake ktoś pisał dzisiaj, że w 2027 ma być. Nie wiem, czy to prawda. Jak tak, to... To czwórka już byłaby zara. Nie wiem, jak czas sprawdzić, niestety, ale to by na wodach trzeba było zobaczyć. Ale no... 20 godzin mamy już w Wiedźminie 1. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!